Dana jest funkcja f od x, to jest wielomian trzeciego stopnia, 3x do trzeciej minus x kwadrat minus 4x plus 7. No i naszym zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi współczynnik stojący przy wyrazie x minus 1 do trzeciej w rozwinięciu Taylora funkcji f wokół x równego 1. I tu mamy sobie coś wybrać. No dobrze, więc ja skopiowałem to zadanie, zrobimy je tutaj, no i potem sobie sprawdzimy rozwiązanie. Czyli przypomnijmy sobie wzór Taylora, czyli to jest wielomian Taylora trzeciego rzędu musimy wypisać dla naszej funkcji f, może niech on się nazywa p od x, w rozwinięciu wokół x równego 1. Prawda? Czyli tak, po pierwsze mamy f od 1, to jest wyraz wolny w tym wielomianie, potem jest f pochodna w punkcie 1, no właśnie w tym punkcie, wokół którego rozwijamy, razy x minus 1. Przez 1 silnia możemy jeszcze, 1 silnia to jest 1, ale może napiszmy, plus. Potem jest druga pochodna w tym w punkcie 1 przez 2 silnia razy x minus 1 do kwadratu. No i to ma być trzeciego stopnia wielomian, czyli będzie trzecia pochodna, raz, dwa, trzy w punkcie 1 przez 3 silnia razy x minus 1 do trzeciej. No tutaj czasem samą funkcję się pisze jako zerową pochodną, więc to moglibyśmy napisać przy pomocy takiej notacji, którą też możecie kiedyś zobaczyć, notacji sigma, suma od powiedzmy k równego 0 do 3, pochodna rzędu k w punkcie 1, x minus 1 do k tej przez k silnia, przy czym konwencja jest taka, że prawda? Pochodna rzędu 0 to jest sama funkcja. No, to jest po prostu f od x. No i podobnie 0 silnia, przypomnę, to jest 1. No i x minus 1 do zerowej to jest też po prostu 1. No więc to jest inny zapis takiego wielomianu Taylora. No dobrze, czyli widzimy, że tutaj musimy, żeby znaleźć wyraz, prawda, współczynnik przy x minus 1 do trzeciej, czyli musimy policzyć trzecią pochodną, prawda, w punkcie 1. No dobrze, to policzmy tę trzecią pochodną i podzielić przez 3 silnie. Czyli mamy tak, f od x 3x do trzeciej minus x kwadrat minus 4x plus 7, to jest nasza funkcja. Pierwsza pochodna, no to jest to pochodna x do trzeciej jest 3x kwadrat, jeszcze razy 3 to jest 9x kwadrat minus 2x minus 4, to jest pierwsza pochodna, prawda? Różniczkowanie wielomianów, każda pochodna to jest obniżenie stopnia wielomianu o 1, druga pochodna to będzie wielomian, tak, pochodna x kwadrat, czyli 2x, czyli 18x minus 2, no i potrzebujemy trzeciej pochodnej, czyli trzecia pochodna w punkcie x to jest 18, no i w ogóle już nie zależy od x, czyli co, czyli trzecia pochodna w punkcie 1 podzielona przez 3 silnia, czyli to jest 18 przez 6, czyli 3. Aha, czyli współczynnik jest 3. Właściwie może komentarz taki, że to zadanie moglibyśmy zrobić bez liczenia tych pochodnych. Dlaczego? No dlatego, że to jest wielomian, prawda? Jak wygląda wzór Taylora? No wzór Taylora wygląda tak, że wielomian to ma tyle pochodnych, ile chcemy, ale począwszy od czwartego stopnia pochodnej, to pochodna jest 0, prawda? Pochodna wielomianu stopnia n kończy się na pochodnej właśnie rzędu n, która jest funkcją stałą i następna pochodna jest już 0, prawda? Wobec tego wzór Taylora, wiemy, że taki prawdziwy wzór Taylora to jest przybliżenie funkcji przez wielomian, a tutaj stoi, to jest przybliżenie, a dokładny wzór to tutaj stoi pochodna następnego rzędu, no w jakimś tam punkcie pośrednim, no ale dla wielomianu ta pochodna rzędu czwartego to jest stale 0, czyli po prostu wielomian Taylora stopnia trzeciego dla wielomianu Taylora stopnia trzeciego to jest po prostu ten sam wielomian, czyli mamy równość tutaj funkcji i jej przybliżenia Taylora rzędu trzeciego tutaj. No i co? I wyraz jest przy x do trzeciej, prawda? Przy x minus 1, czyli zapisany w potęgach x minus 1, w potęgach x minus 1, a nie w potęgach x. No ale x do trzeciej może się wziąć tylko z współczynnik z tego x minus 1 do trzeciej, prawda? Poniżej
Niższe potęgi są x minus 1 do kwadratu. Tam już x do trzeciej nie ma. Wobec tego współczynnik przy x do minus 1 do trzeciej musi być taki sam jak przy x do trzeciej w naszym wielomianie, czyli po prostu 3. Więc właściwie tutaj, jeżeli to jest ten sam stopień rozwinięcia, co stopień wielomianu, no to po prostu ten współczynnik przy x do trzeciej musi być po prostu taki sam jak w naszej funkcji. Wobec tego moglibyśmy właściwie bez liczenia tutaj napisać od razu 3. No to jeszcze sprawdźmy 3. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.